serdecznie z ostatniego dnia tych wakacji, z ostatniego dnia tego lata. Ale nie chodzi tutaj o dzień lata, chodzi o edycję koncerty w Twojej dzielnicy, z budżetu obywatelskiego, imprezy, które co tydzień odbywały się w różnych dzielnicach, w różnych miejscach naszego miasta. Dzisiaj jesteśmy na ostatnim groszu, gdzie zatytułowany jest piknik rodzinny za ostatni grosz przy ulicy Iglasnej. Będziemy robić podsumowanie i będziemy pytać wszystkich tutaj uczestników, którzy również dokładali się do tego koncertu swoją pracą, swoim czasem, informując, badając i współorganizując. I tak na przykład w tym namiocie, który przez wszystkie tygodnie był na festiwalu koncerty w Twojej dzielnicy, tutaj dziewczyny, wolontariuszki zbierają, jakby powiedzieć, odpowiedzi, które będą w konkursie brać udział. Można wygrać nagrody. Pytanie, za co lubisz Częstochowę, czy za co kochasz Częstochowę? Coś w tym stylu, dlaczego? Tutaj mamy Jerzyka w dzielnicy Stradom, który również nie odpuszczał, był zawsze. Klub Extreme Fitness, gdzie zawsze możecie coś ze sobą zrobić. Następnie młodzi ludzie, którzy pomagają uczyć, jak pomagać innym, ratować życie. Aż przyjedzie straż pożarna czy pogotowie i udzieli już eksperckiej pomocy. Ci ludzie pomagają, młodzi, w przedszkolach, w szkołach, jak to się robi. Następnie nowe stanowisko sklepu z Galerii Jurajskiej. Byliśmy na żywo u nich. No i następne malowanie twarzy, te tatuaże dla dzieci. Tam dalej panie z miejskiego szpitala zespolonego również mierzą ciśnienie. Poziom cukru można się zbadać. I ogólnie, moi drodzy, strefa jedzonka, gdzie możecie posilić się całkowicie za darmo i bardzo dużo zabaw dla dzieci, ponieważ są dmuchańce. Ja już tu Wam pokażę. I mnóstwo zabaw dla dzieci, czyli dmuchańce wszelkiego różnego rodzaju. I również gry jakieś sprawnościowe, jak widzimy, to wszystko tutaj za darmo. Nie trzeba mieć ani złotówki, żeby tu z dzieciakiem przyjść i żeby dzieciaki się zabawiły. Zapraszamy Was serdecznie i dzisiaj robimy podsumowanie. Będziemy oczywiście pytać każdych z organizatorów tutaj, którzy byli. I tutaj oczywiście przypominam, będą koncerty, będą występy. W tej chwili jest DJ. Nie wiem, jaki to jest DJ. Może ktoś rozpozna. I właśnie chłopak tutaj zabawia wszystkich swoją muzyką. A my przystąpimy teraz do podchodzenia do poszczególnych stanowisk i zapytamy się o podsumowanie. Co wyniosły, jakie doświadczenie? Także zostańcie z nami. Jesteśmy tutaj z wolontariuszkami, które od XX tygodni przez całe lato zbierały tutaj kuponiki. To, co dzieci napiszą i nie tylko, bo dorośli również. Czyli za co lubię Częstochowę, czyli jakie pytanie jest? Za co kochamy Częstochowę? Za co kochamy Częstochowę. I inwencja twórcza dzieciaków i dorosłych jest różna, różnista. Kochają Częstochowę za różne rzeczy, ale powiedzcie mi tak podsumowanie. Bo dzisiejszy dzień jest szczególny, jest to już ostatni dzień tej edycji. Zainteresowanie jest chyba największe z tego, co widzę. Oczywiście. Jest dużo większe niż na
większych festiwalach. W ogóle to jest nasz największy festiwal z wszystkich, przez co no, ludzi jest też najwięcej. Może dlatego też, że tu jest największe z tego wszystkiego chyba skupisko. Tak, jest... Roków i... Tak, no jest dużo ludzi, jest dużo. Intymne pytanie zadam, dobrze? Czy same brałyście już udział też? Tak, nawet naszych przyjaciół zgłosiliśmy. Jeszcze o tym nie wiedzą, ale jeszcze ich poinformujemy. A już były jakieś wygrane, czy jeszcze nie? Nie, losowanie będzie o godzinie 18. A to dzisiaj pierwszy raz będziecie startować w zawodach. Tak, my pierwszy raz zgłaszamy się. Rozumiem. To życzę szczęścia na podsumowanie tych wszystkich edycji. Wygrajcie jakąś fajną lampkę, czy coś tam jest. Przedstawcie się. I dziękujemy Wam za wolontariat. Dziękujemy bardzo, Natalia. A imię? Natalia. Natalia. Wiktoria. Wiktoria, może Wiktoria jeszcze coś powie. Jak Ty to wszystko podsumowujesz? Jak to widziałaś? Zachowanie ludzi, czy się cieszyli, czy mówili, że fajnie, że coś takiego jest? Myślę, że się cieszyli, bo mogą coś wygrać. Nie wiem co. Dobra, my oczywiście o swoim stanowisku tylko idziemy dalej. Dziękuję Wam bardzo. A my jesteśmy przy stanowisku Jerzy w dzielnicy Stradom. I cóż, dzisiaj jest już ostatnie wydanie tej edycji koncerty w Twojej dzielnicy. Jesteśmy na ostatnim groszu. Widzimy, że dzisiaj jest chyba największe zainteresowanie. Może dlatego, że jest tu jednak duże skupisko ludzi mieszka. Tak, tak. Ale my nie w tym temacie. Proszę podsumować dotychczasowe te edycje, zainteresowanie, jakby wy zaobserwowaliście, czy jest zainteresowanie waszą działalnością. Nie będę konkretnie pytać, proszę opowiedzieć, podsumować. Tak, jako Jerzyk w dzielnicy Stradom, nasza grupa, nasze stowarzyszenie, braliśmy udział w każdym dotychczasowym festiwalu. Zainteresowanie było spore i myślę, że z dużym sukcesem braliśmy udział, dlatego że były osoby chętne zapisać się na budki, zamontować budki, dowiedzieć się czegoś o Jerzykach. Rozdaliśmy ogrom materiałów edukacyjnych, informacyjnych, naszych ulotek, naszych długopisów, naszych gadżetów. Również ufundowaliśmy pewne nagrody. Nagrody były wręczane na scenie właśnie od Stowarzyszenia Jerzyk w dzielnicy Stradom. Na Starym Rynku. Jeżeli znaczy z punktu widzenia naszego stoiska Jerzyka było zainteresowanie też, dlatego że ludzie pytali o Jerzyka, pytali o budki i bardzo wiele osób właśnie z tamtego rejonu nam zgłaszało, że obserwuje Jerzyki, że Jerzyki są u nich w dzielnicy. I tam był też oczywiście ten przypadek bardzo nieszczęśliwy. No i dzięki temu, że właśnie było tam na Starym Rynku to wydarzenie, tak. I tam byliście, mogliście to zaobserwować, tak. I to się wydało. I była interwencja oczywiście i były służby i zostało to zgłoszone jak najbardziej. Tak więc zakratkowane wloty dla Jerzyków, no tragiczne w skutkach, tak, gdzie Jerzyk jeden zaplątał się w tą siatkę. Zostało to okropny widok, bo okropny widok. To wyglądało jakby ktoś sobie sztucznego ptaszka tak, tam wsunął, a to był prawdziwy ptak. Dokładnie, akurat no tak wyszło, że udało nam się to zaobserwować, zainterweniować i mamy nadzieję, że taka sytuacja się już nie powtórzy po prostu więcej. Tak więc jak mówię, jednocześnie tam na Starym Rynku właśnie wiele osób nam opowiadało o Jerzykach, że obserwują Jerzyki, że znają Jerzyki i że u nich w dzielnicy są te Jerzyki. Więc to zainteresowanie na naszym stoisku było, ale jak najbardziej ma Pani rację, było, no było mało osób wczoraj, tak, zdecydowanie mniej. Co do sytuacji wczorajszej z domem handlowym Puchatek, będziemy to monitorować, oczywiście będziemy się osobiście gdzieś tam dowiadywać w tej sprawie, będziemy się do Was też zwracać o informacje, co w tej sprawie, no Pan nas zasłania, szkoda, no nic. Poczekamy, później się to wydnie. Już jest tak. Będziemy to monitorować i będziemy się też do Was zwracać z informacją, abyście nam też, na pewno się jeszcze spotkamy w tej tak, sprawie. Tak, tak. No, ja mogę powiedzieć, że Jerzyk w dzielnicy Stradom bardzo dziękuję InfoVideo właśnie, że tak, że jakby też przekazuje informacje o naszej działalności, o tym, co się dzieje właśnie, również jeżeli chodzi o przyrodę, Jerzyk, o ptaki, o Jerzyki właśnie w Częstochowie. Bardzo ja super. Ja powiem tak, ludzie nie zauważają Jerzyków, ale zauważają, że komary ich nie gryzą. Tak. I teraz trzeba powiedzieć, dlaczego ich te komary nie gryzą. No właśnie, tak, żeby
była ta świadomość wśród ludzi, że komary, meszki i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które nas gryzą latem, one same z siebie nie znikną, ale zjadają je ptaki, zwłaszcza jeżyki, jaskółki i tak dalej. I jeżeli nie będziemy dbać o te ptaki, no to będziemy mieć plagę. Ja wam jeszcze bardzo życzę rozszerzenia działalności. A dlaczego? Dwie osoby do nas już pisały, żeby się zainteresować, dlaczego nie ma wróbli w Częstochowie. Mnóstwo atrakcji między innymi. Tak, to prawda. A jak zaczęłam się tym interesować, okazuje się, że wróble tak jedzą, samo jak jeżyki korzystają. Tak, ale jedzą to, co jest, leży, i one podobno są wytruwane, po prostu są wytruwane. Wróble karmią na szczury takimi rzeczami. I tak, tu też życzę wam. Ale również dla wróbli jest bardzo szkodliwa betonoza. One żyją w krzakach, w zaroślach i tak dalej. Jeżeli w miastach będzie tylko beton, no to nie będzie też wróbli. Tak, ja tu może jako też uczestnik naszej grupy poproszę pana Przemka, który zajmuje się komunikacją międzynarodową, a wiemy, że naszą grupę też infowideo ludzie z zagranicy oglądają, żeby pozdrowił w języku angielskim naszych grupowiczów, tych ludzi, którym los jeżyków i ptaków w naszych miastach nie jest obojętny. Okay, so let me say the send the greetings to all people who support swifts and other birds in the cities, Jeżyk w dzielnicy Stradom, swifts in our district. We say greetings to all over Europe, to everyone who is interested in protecting swifts. Good luck and thank you a lot for supporting ecology, for supporting swifts. We together, thank you very much. Lepiej słychać, lepiej widać. Okej. Jakbyście mogli przedstawić się, kim jesteście, co robicie i słuchajcie, co jest bardzo ważne, podsumujcie te wszystkie edycje. Zainteresowanie, czy było, czy ktoś przez waszą promocję tutaj tego stanowiska i was, czy ktoś do was dokoftował do grupy. Proszę powiedzieć. Jasne, więc my jesteśmy cyklem projektów społecznych Akcje Życie. Przede wszystkim naszą główną ideą jest szerzenie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży. W takich eventach jako zabezpieczenie medyczne. Prowadzimy również zajęcia w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Częstochowy. Ponadto zajmujemy się pomocą w częstochowskich domach dziecka. Aktualnie pod opieką mamy 2 domy dziecka. Prowadzimy tam koła zainteresowań, zaczynając od koła ratownictwa medycznego, kończąc na kołach teatralnych. Ponadto uczymy te dzieci, wspieramy i przede wszystkim edukujemy z przedmiotów, z którymi mają problem. To są nasze takie główne działania. A w jakim wieku do was można się przyłączyć? Od 13 roku życia, górnej granicy nie ma. Aha, czyli jeżeli ktoś czuje się powołanie w ratownictwie medycznym. Nie tylko w ratownictwie, ale po prostu osoba, która chce zdobyć doświadczenie przede wszystkim pracy w grupie. Osoba, która chce zobaczyć, rozwinąć własne cechy w sobie, tak? Jakieś tam wartości. Osoba, która chce pomagać, która ma różne zainteresowania. Od ratownictwa medycznego, kończąc na przykład rysowaniu, bo u nas też jest koło artystyczne. Więc tak naprawdę zbieramy ludzi, którzy po prostu chcą pomóc drugiemu człowiekowi. Powiedzcie mi, czy macie jakieś wsparcie od kogo, jeżeli... Tak, mamy wielkie wsparcie z Rady Miasta. Przede wszystkim tutaj Sebastian Trzeszkowski bardzo nas wspiera. Pani radna Małgorzata Jerzyńska i pani radna Ewa Lewandowska. Są takie trzy najbardziej tutaj pomocne nam osoby. Na pewno Alfa Medyk, Grupa Ratowników Medycznych. Na pewno Sztab Ratownictwa i Łączności Risum Team. Na pewno Hawciarnia i Odzież Reklamowa Lolo, która tworzyła dla nas koszulki. I jak podsumowanie tych wszystkich edycji? Zainteresowanie było? Przychodziły osoby pytać się, co, jak? Tak, jak najbardziej. Z każdym takim eventem jak ten okazuje się, że większą wiedzę mają osoby młode niż te osoby starsze.
Więc jak może najbardziej... Na przerwę, to może zamiast w szkołę, to byście troszkę po do Maxstarcu, tam... Również mamy takie plany, jak najbardziej. To, bo to też by się przydało. Czasem są sprawne osoby starsze, które sobie gdzieś tam resztę życia spędzają w ośrodkach takich. Tak, tak. A nieraz coś się dzieje nawet w sali, w której są dwie czy trzy osoby i zanim przyleci pielęgniarka czy ktoś tam, to można udzielić też pomocy drugiej osobie. Tak, jak najbardziej. Będziemy też pomagać w DPS-ach, też będziemy tam szerzyć pierwszą pomoc. Ale tak jak mówię, podsumowując wszystkie takie eventy, które teraz były z budżetu obywatelskiego, stwierdzam, że naprawdę było warto tutaj przyjechać, było warto szerzyć tą wiedzę. I przede wszystkim dość dużo osób podchodzi do nas, dopytuje, pyta, próbuje, więc z mojej strony naprawdę warto. Kto nie był, niech żałuje, a ten, kto był, naprawdę mógł wynieść tutaj bardzo pożyteczną wiedzę. Ci, co nie byli, to na przyszły rok, bo z pewnością, jak to się dzieje z taką fajną odzewem ludzi, jest to na pewno w przyszłym roku też ten budżet wygra i też was spotkamy. Ola, Natalia, Michalina, Dominik. Dzięki wam serdecznie, że jesteście i robicie bardzo fajną robotę. To ode mnie, a na pewno słyszycie fajniejsze rzeczy. Wszystkiego bardzo dobrego. Dziękujemy. Już? Jeszcze! 25. Jesteśmy przy stanowisku Ekstrem System. Jak fitness. Fitness, przepraszam. Z tego tyle tutaj, że się mylę. Nie odpuszczacie, jesteście za każdym razem, jak jest edycja koncerty w twojej dzielnicy. I proszę powiedzcie, po tych wszystkich już edycjach, jak obserwujecie, jak zainteresowanie, czy było to potrzebne? Tak, mamy sporo nowych klientów. Klienci skorzystali sobie z darmowego wejścia tygodniowego do nas na siłownię. Na tyle im się spodobało, że kontynuują to, uczęszczają na zajęcia fitness, przede wszystkim kobiety. No i mamy nadzieję na dalszą współpracę. Jak będzie w przyszłym roku, a wydaje mi się, że będzie, bo się jednak odzew społeczeństwa jest na takie imprezy, czy będziecie też starać się... Jak najbardziej, będziemy starać się o miejsce tutaj, bo jest ciężko i będziemy na pewno chcieli reprezentować nasz klub, pokazywać go, jak się zmieniamy, ciągle coś ulepszamy na tej siłowni, więc zawsze będziemy to pokazywać jak najbardziej. Jak nas tylko zaproszą i pozwolą być, to będziemy na pewno. Ja wam tak powiem, że w przyszłym roku my zamierzamy też mieć swoje stoisko. Zobaczymy, super, jak to będzie. Ale jeżeli chodzi teraz o najbliższą przyszłość, życzymy wam, żebyście byli otwarci. Dziękujemy bardzo. Żeby wszyscy byli otwarci, żeby nic takiego się nie wydarzyło, żeby nie trzeba było kombinować. Tak. Żeby każdy mógł po prostu wziąć sobie dres, sprzęt i jechać do was ćwiczyć. Człowiek się lepiej czuje od razu. I tylko do was, wszędzie po prostu, żeby to było otwarte. Więc tego wam życzę. Dziękujemy ślicznie. I cóż, do zobaczenia. Do zobaczenia. Gdzieś tam w przestrzeni. Tak, tak, dokładnie. Dziękuję bardzo. Poproszę o imię. Monika. Martyna. Imię. Sylwia. To była Sylwia, która nie słuchała nas. Kompletnie nas nie słuchała. To była Sylwia. Wszystkiego dobrego. Jesteśmy z paniami, które od kilku tygodni spędzają czas na tych imprezach z cyklu budżetu obywatelskiego. Proszę powiedzieć, u pań można się spisać, proszę powiedzieć, tak podsumować, jakie było zainteresowanie. Nie mogę powiedzieć za wszystkie imprezy, które się odbywały w tym cyklu, ale na tych, na których byłam dzisiaj, widzę bardzo duże zainteresowanie. Kolejka się nieprzerwanie ustawia i nie rozładowywuje. Czyli co tu jest? Spis. No jak dla takiego chłopca to atrakcja nieszczególna. Czyli jest to potrzebne i tak. Warto było wyjść do społeczeństwa właśnie. Tak, myślę, że nasze gminne biuro spisowe naprawdę znakomicie tutaj poradziło sobie z organizacją takich rzeczy, z podłączeniem się pod tą imprezę niejako. Tak, jest to potrzebne. Dziękujemy serdecznie, wszystkiego dobrego.
No i jeszcze spis trwa, więc dużo pracy życzę. Dziękuję bardzo. Na perkusji Piotr Wróż, na basie Rafał Gierka, gitara elektryczna to Mateusz Pajca. Pocica, przepraszam. Tutaj mały błąd się wkradł, ale to nic. W takim razie Tyka Band się już tutaj rozkłada, a my przypomnijmy, że impreza finansowana z budżetu obywatelskiego. Dzięki Państwa głosom możemy się tutaj dzisiaj widzieć i bawić wspólnie przy rytmach muzyki, przy wszystkich atrakcjach, które dla Państwa przygotowaliśmy. W zamian dostaniemy... sieć! A, dawaj szybko, czas ucieka! 13! 18! Oczywiście o zespołach można mówić wiele, ale najwięcej o zespole mówi ich muzyka. Już niebawem będziecie mogli przekonać się, czym jest Tyka Band. A zaraz po Tyka Band będziemy mieć koncert artystki, która towarzyszy nam od dłuższego czasu. Amelia Cierpiał. Niezwykle utalentowana osoba. O Amelii Cierpiał właśnie wspomniany konkurs z nagrodami, po którym na naszej scenie pojawi się zespół Fuzja. Po zespole Fuzja będziemy mogli cieszyć się do aranżacji piosenek zespołu Manam, bo na naszej scenie pojawi się Epress Band, który właśnie w hołdzie dla Manamu stworzył ten projekt. I na samym końcu zagra dla nas Ampera. Także wiele, wiele muzycznych jeszcze atrakcji przed nami. Wiele muzyki live. Widzę, że zespół chyba już się rozłożył. Także, panie i panowie, przed państwem... O, tak, teraz. Proszę pana, troszkę pan lżejszy jest po tym wszystkim. Oj, spokojnie, jest 2 kilo. Proszę powiedzieć, bo pan pewno zajrzy tam do na Jagiellońską. Zapewne tak. Ale proszę powiedzieć, jak pan uważa impreza, bo to były imprezy w różnych dzielnicach. Fajnie, bardzo rodzinnie. Rodzinnie? Tak. Czy powinno być w przyszłym roku to samo? Pewnie, że tak. Czyli jak będzie budżet obywatelski, głosujemy na coś takiego. Głosujemy na tak, zdecydowanie. Można bohatera? Krystian. Dobra, dzięki bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Jako drugi będzie Powiedz Tak.